Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale GameToon w programie Stream Nation, w którym gramy w LEGO 2K Drive i ostatnio spędziliśmy cały odcinek w garażu, gdzie majstrujemy nad naszym Skorpionem. Myślę, że już powoli pojazd nabiera rumieńców, ale teraz zakończymy całe dzieło naszego pojazdu terenowego. Zapraszam na LEGO 2K Drive. Nasz Skorpion wygląda na trochę niedokończonego, co? A to dlatego, że potrzebuje... koloru. Koloru! Narzędzie malowania służy do wszystkiego, co z kolorami związane. Wybierzmy je! Oczywiście, kolorki muszą być. Może pomalujemy cały pojazd naraz? Naciśnij przycisk wyboru wszystkich, żeby wybrać wszystkie klocki. Wszystkie? I pomalujmy tego chcę ci pokazać coś ważnego. Na górze widzisz, z ilu klocków składa się twój pojazd. Obok z kolei widnieje pasek limitu budowy. Kolory i inne dekoracje dodają do tego paska punkty. Niektóre więcej niż inne. Tak, właśnie to zauważyłem. 350 klocków ogólnie. No i tutaj też malowania, ale niektóre są cenniejsze, niektóre mniej. Na przykład przezroczyste kolory są bardzo drogie. Spróbuj, tak dla zabawy, pomalować takim całe auto. Przejdź do zakładki przezroczystych. O rany! Ten świecący pasek pokazuje łączny koszt. Popatrz, jaka szalona by to była cena. Tak, za drogie. Pozostańmy przy matowym kolorze. Inaczej wydamy na jedną rzecz wszystkie nasze punkty budowy. Okej, jasne. Fajnie, jest jakiś tam limit. W porządku, żeby to nie było takie gigantyczne, nie? Taki brązowy, pustynny. Super byłoby dodać trochę światła. Możemy użyć do tego świecących kolorów. I wiem nawet, jakie miejsce byłoby idealne. Wybierz wszystkie podświetlone klocki. Czyli te. Wszystkie te musimy wybrać. Wybierz wszystkie, wybierz kolor. Najlepiej tak. Tak, bo tutaj grupą nie działa, nie? Grupą nie działa. Spróbujemy te z przodu jeszcze. Trzeba ręcznie tutaj działać. I teraz, co proponujecie? Świecące, o, pięknie. Jeśli chcesz, żeby było naprawdę lśniąco, mamy też kolory metaliczne. Możemy na przykład pomalować drzwi na złoto. O, drzwi na złoto? To brzmi sensownie. No tu mamy kilka elementów na tych drzwiach. W porządku. Niech dobra, będzie. To zostają tylko żądła. Ik! Żądła. Ale będzie. Skorpion pustyni. Zaznaczymy sobie te dwa. A one się składają z dwóch elementów. Te żądła, tak? Tak. A tutaj też świecące. Proszę, twój pojazd terenowy jest gotowy i wygląda super niesamowicie. No zgadzam się, ale dużo było roboty przy nim. Same piątki. Wow. Szaleństwo. Żeby zapisać swoje dzieło, otwórz menu opcji. Teraz wybierz salon wystawowy. O! Salon wystawowy? No i proszę! Masz teraz super fajny samochód terenowy. Potrzebna mu tylko jeszcze super fajna nazwa. Nowy pojazd. No, tam też bym sobie zmienił nazwę. Wyświetl menu działań dla tego pojazdu, naciskając przycisk potwierdzenia. Teraz wybierz opcję zmiany nazwy i znowu naciśnij przycisk potwierdzenia. Wprowadź taką nazwę, jaką tylko chcesz, a kiedy już to zrobisz, jeszcze raz naciśnij przycisk potwierdzenia. Dobrze, to zrobimy Skorpiona, tak? Niech będzie Skorpion. Jak najbardziej. Potwierdzam.
Gratulacje! Udało ci się ukończyć samouczek garażu! Od początku do samego końca! O, dziękuję bardzo. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę twoje przyszłe dzieła. Będzie super zabawa. No dobra, wróciłem! Co przegapiłem? Oj, całego skorpiona, wujku. No to tak, mamy ten pojazd, który dostaliśmy. Ten jest średni, tak? Ten jest lekki. 79 części. Można go sobie modyfikować, ale pojeździmy sobie może tym, co? Ciekawe, czy tu możemy jakoś wybrać. Użyj pojazdu. Tak. Na wyposażeniu. No i opuszczamy garaż. Zobaczymy, czy nam się tutaj wszystko potwierdzi. Takim terenowym moglibyśmy jeździć. No dobra, mistrzowsko. Lepiej cię chyba nie przygotuję. Jak się zbierzesz w sobie, zgłoś się do mnie w garażu. Chociaż zobaczcie, nie został wybrany. Może w tym trybie fabularnym nie możemy tym jeździć, ale jeszcze sprawdzę. Wejdę do garażu. O jest, teraz się zmienił. W tym terenowym. Dobrze, czyli to był terenowy, a tam jest ten zwykły. No to super. A, czyli to jest ten zwykły. Tylko moglibyśmy sobie wybrać tego złotego też, tak? Ojojoj, panie policjancie. Co się stało? Czyli moglibyśmy sobie tamten zatwierdzić jako wyścigowy, a tu mamy ten terenowy. No bo tam była taka kosiarka, nie? No dobrze, dobrze, ale fajnie. Idziemy dalej. Wszystko gotowe na przenosiny do wielkiego statku? No chyba tak, co? No dobra, pójdzie szybko, tak jak twoja podróż. Otwórz mapę świata. Jesteś w garażu na Turbo Równinach. Garaże to specjalne miejsca, ponieważ możesz w nich korzystać z szybkiej podróży. I my już naprawdę tutaj? Oto wielki sadek. Zupełnie nowe miejsce do odkrywania, ścigania się i podejmowania się nowych aktywności. Czyli wydaje mi się, że ten ósmy level to odblokuje nam mistrzostwa tego wielkiego sadku, tak? Potrzebny nam będzie garaż do szybkiej podróży. Poszukam pierwszego, ale znalezienie kolejnych będzie twoim zadaniem. A, no to rozumiem. Bam! Oto twój pierwszy garaż w hrabstwie Wielki Sadek. Teraz po prostu przesuń kursor nad nowy garaż w hrabstwie Wielki Sadek i rozpocznij szybką podróż. No to przygoda. Czyli bardzo szybko opuściliśmy tą pierwszą krainę i tutaj będziemy musieli zdobywać reputację, ale tam wszystkie wyścigi zaliczone, co prawda i może nie na złoto. W wielkim sadku. Nie zdziwię się, jeśli postanowisz osiedlić się tu na stałe. Nie daj się tylko zwieść leniwemu życiu i wspaniałym widokom. Wszędzie czekają wyścigi w wielkim sadku. Ich trasy wiją się pośród kamiennych pomników. Mkną wzdłuż lśniących kanałów i sprawiają, że miasto aż huczy od przyjacielskiej rywalizacji. Posłuchaj, gwiazdo. Wiem, że stać cię na to, żeby dostać się do Grand Prix podniebnego pucharu, wygrać podniebne trofeum i mistrzowską koronę Klockolandii. Teraz musisz jeszcze udowodnić to wszystkim innym. Ścigaj się, wygrywaj flagi z szachownicą i rywalizuj na arenach Wielkiego Klocka. No to wspaniale. Pierwsze zawody to pyłowy pościg. Ewidentnie będzie zadyma. Otwórz mapę świata. No, ale mamy tutaj idealny pojazd. Idealny pojazd na takie tereny. Przesuń kursor na pyłowy pościg, po czym umieść tam punkt nawigacyjny. Dzięki temu łatwo znajdziesz pierwszy wyścig. A ja ci z tym pomogłem. Klockolandia mamy 1%. W hrabstwie Wielki Sadek 0. No, będzie co zwiedzać. Zamknij mapę i ruszaj do punktu na pyłowym pościgu. Monet, ja zawsze jesteśmy do twojej dyspozycji. A teraz ruszaj po mistrzostwo. Wiem, że na nie zasługujesz. Dobrze, czyli tutaj jest nowy rywal. Otto Lotek. I cały czas jest garaż dostępny. Super, czyli można sobie tworzyć. Tu też się możemy zawsze przemieścić. Jak zdobędziemy na przykład poziom B, to również... Tu są rekordy i tu będą kolejne krainy.
Turbo równiny, to jest Klockolandia. No, no, no. Zapowiada się długa przygoda. Ruszamy. Ruszamy naszym skorpionem. O, i tutaj tym. Czyli my możemy głównie sobie zrobić takie... Takie szkielety. Nie mogę się doczekać pod jednego pucharu. Założę najczystszą koszulkę. Czyli chyba te. Takie szkielety, ale nie możemy jakby zdobywać w garażu, robiąc sobie lepszego wyposażenia. No, tego się nie da, to trzeba zdobywać, nie? Czyli taki szkielet, taką... Taką naszą całą podstawę możemy sobie budować do woli. A resztę trzeba zdobyć. No to tak, nagrody za pierwsze miejsce jest flaga. W porządku. 150, 275. Pyłowy pościg. Ojojoj. Tu to będzie się działo. Jakaś trąba. Oto lotek. A my naszym skorpionem. Na pyłowym pościgu gdzieś spory ruch. Masz rację, Robert. Gospodarstwo działa na pełnych obrotach. W okolicy szaleje kilka tornad. I choć wyścig już za chwilę się rozpocznie, szkoła latania Ottolotka cały czas prowadzi lekcje. Wika, udało mi się porozmawiać z Ottem przed wyścigiem. Choć trudno było go zrozumieć, bo miał usta pełne jedzenia, jedno było absolutnie jasne. Jest głodny zwycięstwa. Dobrze, dobrze. My też jesteśmy głodni. Nasz skorpion pustynny. No i ciekawe właśnie jak tutaj z naszymi osiągami będzie. Ojojoj. My i tak się zmieniamy, nie? Zmieniamy tutaj cały czas nasze możliwości. O, duch nawet. No, jesteśmy niewidzialni. Można sobie tutaj dołem albo... Albo górą troszkę po wodzie. Jakby wygrywanie nie było takie łatwe, nawet bym nie próbował. Dobra, próbujemy. My próbujemy. Dawaj nitro. Szymon. Szybowcowy, Samuel Samolocki. I Otto Lotek oczywiście pierwszy musi być. To w sumie dobrze, że my... Nie możemy sobie stworzyć jakiegoś takiego bardzo mocnego przegrany stawia na potwora. Tylko na wszystko trzeba zasłużyć. To jest w porządku. Czyli tylko budujemy jakby wizualia, nie? Oj, ta pajęczyna świetnie. Bingo. Oj, nie możemy się dać namierzyć. No, trzecie miejsce. Brawo! Ostatnie okrążenie za chwilę. Dobra, spróbujemy tutaj. Ale tam było takie błoto niestety. I też z drugiej strony, jak uderzamy w jakieś klocki, to nam się nabija to nitro bardziej, nie? Więc no coś za coś. Jadę, zanim pomyślę. Zaraz. Oj, ależ teraz. Świetnie. Czy Otto Lotek się złapał? Z tym musimy poczekać. Niezła jazda, aż będzie przed nami. Dobrze, dobrze. Czyli właśnie nitro jest za to, że gdzieś tam uderzymy w jakieś płotki, jakieś kaktusy. Oj, wysłał. Wysłał coś niestety. Zrobiłem. Świetnie, mamy. Te bomby tam wysłał. Kąśliwe. Ale znowu pierwsze miejsce. Jest dobrze, jest dobrze. O, panie kierowco. Wygrywasz flagę. Numer 2. Terenówka. A, czyli tutaj też wygrywam pojazdy. No, to super. To super. Czyli ten jest ciężki. No. W tą lotność i... W witalność jakby, nie? Ale trudniej się prowadzi. Zwiększenie zdrowia, bonus. Czyli tu będziemy też zdobywać jakby
nowe furki. No to w porządku. To nie musimy też tworzyć co chwilę. No ma to sens. Ma to sens. No super. Na razie wygląda bardzo fajnie, obiecująco. I sporo rzeczy do roboty. Naprawdę sporo rzeczy do roboty. Fajne nowe miejscówki. Oj, jest nasz skorpion pustyni. Prawie trzeci level. O, kurczę, po wygranej odbierasz mi flagę z szachownicą, tak? Tylko mi jej nie pobrudź, dobra? Jest świeżo wyprana. No dobra, nie jest. Nie jest na pewno? Pomyśl o tym całym przykładaniu się, o którym mi wszyscy ciągle gadają. No, musisz się bardziej przyłożyć. I tą furę jeszcze zgarniemy. Pierwszy rywal pokonany. Nie równa się to o pokonaniu mnie, ale masz flagę. Dodam tę flagę z szachownicą do kolekcji. Jest nie tylko ładna, ale i zbliża cię do wyścigu na arenie Wielkiego Klocka w Wielkim Sadku. Jeszcze jedna sprawa. Zanim rozpoczniesz następny wyścig, musisz zdobyć trochę doświadczenia, żeby dorównać kolejnej dwójce rywali. Czas zgarnąć trochę PD i awansować. Punktów doświadczenia, dobrze. Znajduj szybkie wydarzenia, zadania i wyzwania, eksplorując świat. Otwórz mapę świata. Super. Podświetliłem ci na mapie dwa kolejne wyścigi. Ale one są na czwartym, tak? Poziom niezbędny do odblokowania każdego z nich widoczny jest na ikonie, jak tutaj. Obecny poziom sprawdzisz na pasku doświadczenia w prawej górnej części mapy świata. Wszystko już wiesz? Świetnie! To ruszajmy! No wszystko już wiem. Tu jest czwarty. Tylko nie mam żadnych... A tu mamy. W górę. Tu mamy w górę. A tu zdobywamy te flagi, tak? Dwie flagi. Tu jest 8 flag. To nie jest chyba level, chociaż to się nawet pokrywa, ale... To chyba będą flagi bardziej. No to tu mamy w górę. Szybkie wydarzenie. Znajduj szybkie wydarzenia i zadania i wyzwania, żeby zdobywać doświadczenie i osiągnąć czwarty level. No może jeszcze się wrócimy na tamto stanowisko. Pierwsze, ale zobaczmy tu. W górę. No. Czyli po prostu lecimy? A tu trzeba oddać skok. Spróbuj ponownie. Najlepszy następny 85 metrów. No, udało się. 88. Elegancko. Elegancko. Co, i mamy ten trzeci już? Tak, mamy trzeci. Awansik jest. Ale to się fajnie wszystko zmienia. Te pojazdy. Teraz zobaczmy, czy jest kolejny. Jest. Czyli po kolei sobie tutaj możemy robić. Tylko to jest najlepsze, że od razu wchodzimy na szybkie wydarzenie i ono się rozpoczyna. Nawet nie wiemy, o co chodzi, nie? Więc jest troszkę chaos, ale w porządku. Tutaj co byśmy mieli? Tamtą stronę, nie? A tu zobaczcie, nawet są takie mini wydarzenia. Elwunia, to sfura, ale założę się, że nie pobijesz mojego czasu w skakaniu przez dachy i zagrody dla świń. Oj. No nie wiem, zobaczymy. Tu jest tak, przeskocz wszystkie budynki, gospodarstwa i dotrzyj do mety. 35 sekund. No to będzie ciekawie. Od razu jadę. Oj, czyli tutaj trzeba po prostu wyskakiwać, tak? No, tu to musimy przez te dachy przelecieć, to w ogóle nie będzie łatwe. A, jeszcze można w ten sposób. Tak, to można się wybijać. A, to nie jest źle. Mamy nitro. Jeszcze można się wybijać właśnie. Elegancko. No, brąz jest. Bo tutaj im lepszy będzie później pojazd, to będzie można sobie maksować. Ale na razie ciężko było na srebro.
No i dobrze, dobrze. Coś tu się dzieje. Natomiast ja bym chciał sprawdzić, czy możemy sobie tamten pojazd, który wygraliśmy. Tak, dobrze. Czy możemy sobie go wyekwipować? Wreszcie udało nam się zakończyć nasz pojazd terenowy, czyli Skorpion. No i przenieśliśmy się już na nową lokalizację do hrabstwa Wielkiego Sadku, gdzie kontynuujemy naszą przygodę w drodze po podniebny puchar. Kolejne flagi za nami. No i myślę, że przygody dopiero się rozkręcają. Wielkie dzięki za oglądanie. I do zobaczenia. Hej, hej, hej!